I jak widać, jest to dość rozległy rezerwat. Ten mury zamurzany, ja się ślizgam, przepraszam. I tak, ja polecam Państwu ścieżkę czarną, tu w lewo, żebyście sobie poszli. I schodząc tą ścieżką, którą ja będę szedł, będziecie wiedzieć w filmie, więc polecam tą ścieżką zejść, co ja wychodziłem. Tutaj jest, zresztą na końcu naszej wędrówki macie to wszystko ładnie wytłumaczone, dlaczego tak uważam, żebyście tutaj po lewej stronie po prostu poszli tym szlakiem czarnym. I zapraszamy do rezerwatu Wprzątki. No i jesteśmy przy rezerwacie w Wprzątkach i kolejna wędrówka. Jest ślisko, ale idziemy. Taka pogoda nie wybiera. Pogoda nie wybiera. Szlak czarny. I idziemy. I pięknie. Idziemy, idziemy. O. Opis. Baba, baba, Wprzątka matka, Wprzątka baba, herszt. I zbój Madej. Zbój Madej na lecisku kłaczyce. I powoli. O, idziemy. Zalepszały Wprzątki imienia profesora Henryka Świdzińskiego. Proszę bardzo, tablica piękna, zamszona. Gruzowisko. Idziemy. I co, Maćku? Prawo, prosto, lewo, prawo? Wal jak chcesz. No to walimy jak chcemy. No to dajmy tutaj wam troszkę. Zobaczmy. Więcej ludzi. No i co? Lewo, prawo, idziemy trudniejszą drogą, to idziemy w prawo. Idziemy w prawo, bo tutaj jest więcej odsuniętych warstw, które zawsze nas interesują. Mniejsze skały. Idziemy chyba do tej matki skały. Zresztą tam mieliście obraz, więc będziecie mogli sobie porównać, do której skały jesteśmy. Myślę, że to jest ta matka. Jadka matka. Tak, bandyterka. Tak, bo tak kurwa się tuli, kurwa. Powiem wam, że jest ślisko. Śnieg nie jest udeptany, śnieg zaczyna być mokry. Wnętrze piaskowca, proszę, ktoś tam nam wyrył. Włączymy światełko, czy elegancko. To jest wnętrze skały, która tutaj leży. Podejrzewam, że wnętrze piaskowca. O, proszę. Piaseczek. Jest dziura. Myszki wykopały. Pięknie. I idziemy dalej. Także już wiecie, jak piaskowiec wygląda w środku. Tak, ktoś tam pobabrał. Monumentalny głaz. Idziemy tam do dziurki. Idziemy do dziurki. Maćku, mógłbyś odpalić latarkę, bo tam pewnie będzie ciemno. Mamy pomoc. Popatrz, jaki system tu korzeniowy. O. Na wierzchu, idzie po wierzchu, po tych skałach, po tych osuwiskach piaskowych. Piękna tu sosna. Nie tak okazała jak w Dukli, pamiętacie? Czarną sosnę. To jest zwykła. I co, idziemy po schodkach, fajnie się idzie, te korzenie są fajne, śliskie, ale fajne. Idziemy do dziury. Nie wiem, czy się zmieszczę. O, akurat mam nawet lampkę włączoną. Dobra. I tutaj lampkę wyłączę. No nawet nie trzeba. Mamy też własne światło. To są pokłady skał. Mam nadzieję, że rozpoznamy je później, bo na pewno nas interesują, bo jak są wypiętrzenia, więc być może to jest z innej płaszczowiny, ale będziemy to identyfikować. Pięknie. Tu Maciek nam świeci elegancko. I dziura. I następna dziura. Tu jakiś taki piaskowiec nam będzie potrzebny na jakiś pomnik. Już wiadomo, wiecie co z nim zrobić. Panowie, ruchu peja. I co? I śmigamy dalej. Uwaga, widzicie, jest tu dość niebezpiecznie. O, pięknie. Hop, hop, hop. O. I wychodzimy po schodach.
A widzicie, tu drzewa rosły, są poobcinane. Sorry, ja tu muszę... Oj, jest ciężko. Runki są faktycznie. No widzicie, pan piach, nie? No to piach ogarnięty. Tu mamy te kamienie piękne, śliczne, no. Pewnie woda, czy co to? Erozja. Przykład erozji. Sobie znajdziecie przykład erozji, drogie dzieci. Tak, idziemy dalej. Niby tu jakaś ten jarzębina. O, jest już jednak ślisko, będziemy musieli znaleźć. No i tak, kocham Klaudię. Twój żołnierz. No i jest tu ściana, nie? Płaczu jest piękna, nie? Tam dalej, jak przejdziemy te przątki, jak jeżeli ktoś ma dużo czasu, jest lepsza pogoda. Jest mur taki skalny, gdzie kiedy spacerowałem tutaj z jedną z naszych członkiń stowarzyszenia, z Magdą, po tamtym terenie, zastanawialiśmy się i patrząc na tą skałę, w tym samym momencie przyszła nam jedna myśl, że tam był to świetnie creepy widok, nie? Ja by tam kogoś ostrzelał, to ta krew po tych skałach by spływała. No ale to kiedyś może to tworzymy. Oczywiście posłuży nam za krew ropa naftowa, ale to musimy to ogarnąć prawnie oczywiście. I pewnie lepsza by była woda. A z wodą, jak to z wodą, chyba zrobimy to normalnie. Kiedyś. Kiedyś pójdziemy w lecie, oczywiście nie będziemy tachać tam wody teraz, bo jest... Widzicie, idziemy jako pierwsi. Tu są tylko i wyłącznie moje ślady. Proszę bardzo, nie mówcie, że wędrówki tylko utartymi szlakami. I tam, jakby ktoś miał kłopoty zdrowotne, to można sobie podejść, tutaj widzicie, o, łagodniejszym bokiem. I oglądniemy równie dobrze, też piękne skały. W tle jarzębina dla ptaków, no i oczywiście sosenka. Sosenka malowana. I tak, i tu idziemy zobaczyć jeszcze, tu faktycznie ten napis nas nie interesuje za bardzo, ale to takie dinozaurowe kraterki. Dinozaurowe kraterki. I tu macie widok. Taki troszkę niewidoczny, ale no i oczywiście gdzieś tam w tle jest Góra Królewska i Grzmiąca, którą spinaliśmy się. Pamiętacie, wy pamiętacie, moi subskrybenci na pewno pamiętają, nie? A nowi subskrybenci, zapraszam. Byliśmy 15 minut na Grzmiącą. Jak ktoś pobije rekord, powiedzmy, z mojej głupoty. O kurczę, takie, uwaga. No, jednak tu jest taki. Możesz młody mnie tutaj przyasekurować, ewentualnie jakby mnie trzymać za plecak. No. I górki, słoneczko pięknie świeci. Malowniczo. Tu by zdjęcie zrobił, bo najwyżej później. Ale już pewnie słońce nie będzie świecić. No. I jedziemy w dół. Oj, oj, pięknie. I do góry. I dobra, idziemy. Tu jeszcze Peskowiec. Jak już tu. O, powoli się robi zimno w ręce. Więc zobaczymy, jak najszybciej będziemy chcieli to obejść i zagrzać ręce i później najwyżej jeszcze będziemy schodzić, nie? Także podzielimy to na pół. I tak, no i brzuza. Brzuza, herb brzoza, brzozowski. Jeżeli ktoś się nazywa Berezowski, to też przesiedleniec. Carski pewnie z czasów zaborców. Berezowski, B i Brzozowski, to jest to same nazwisko. Więc... Także pozdrawiamy Jarosława, naszego Berezowskiego, mojego kolegę serdecznego Jarosława. Jak wiecie, że Jarosław, zawsze mu skandujemy. Zawsze mu skandujemy, bo to Jarosław, nasz kolega Berezowski. Potomek zesłańców, sybiraków. Jego nazwisko zostało zrusyfikowane. I w tej chwili już ja używam nazwiska sybiranego, czyli dawny polski Brzozowski. A w Rosji funkcjonowało to nazwisko jako Berezowski. I piękna choineczka. Choineczka. No i skałki, widzicie tam spinacze. Ciekawe, kto tam pomalował to. Nie mam chyba nadzieję, że nie spinacze. Spinacze
Jakbym powiedział, że to wypomaliwaliście, nie, ale by było, nie? Macie szczęście, no, że was nie widziałem. No i co? To chyba nawet nie jest, no nie, no brzoza, dobra. Się to usika, olcha, coś w tym stylu. Nie, nie, co to za butelka jest? A, wiem. Zostaw, zostaw. I co, i brzozy. Jesteśmy tutaj przy kolejnej tej skale, tam nazwę po kształcie sobie popatrzcie. Podpierane skały, widzicie, ludzie dbają, żeby... I tak, i tu jeszcze rzut na tą skałkę. No. I tu jakiś napis. Piękne lodospady się robią. I tak, i ta brzoza. I tak, i tu pokład. I z drugiej strony są to podparte skały. Piękna tu warstwy, pięknie. No, patrzymy. Piękne skały, piękne warstwy i lodospady i proszę, jak dbamy, ludzie dbają, żeby po prostu skała się osunęła, podparte jest to patykami, tu nawet taki o, większy konar, taki konar to już pewnie Lasy Państwowe by chciały pieniądze za nią, bo tak jest, możemy zbierać chrust, przypominam, RTS, KKS, no dobra, nie znam się i co, i dalej jakiś tutaj widzę, tu jest zbiór. Zbiorczy coś ten. I piękna tu też skała. Już ogarnijmy ją całą. Bo tak chodzę i gaworzę. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Jak wam to przeszkadza, to powiedzcie. Napiszcie w komentarzach, jak ktoś nie lubi takiego gadania. I co? I idziemy około pewnie tam. Około. I Coca-Cola. Tu kolega sam wołał. Coca-Cola. Widzę, tu jest no, naczynie liturgiczne dla pewnej grupy ludzi. Jeżeli ktoś wie, to niech puści oczko, jeżeli nie wie. Generalnie jest to niekompletne naczynie liturgiczne. O, popatrzcie jakim rósł. Coca-Cola. Niekompletne, czegoś tu brakuje. Widzicie? Woda się leje. I tak, jakbyście tu byli, to uważajcie, bo jest tu woda rozlana. I tam jest ścieżka w dół. Jedziemy w dół, kiedyś tam pojedziemy zaglądnąć na te, właśnie co mówiłem o tych murze, co wydaje się, jakby tam po prostu nafta spływała krwią. I tak, i tu Maćku nasz tęcza, tęczowy. I jeszcze tu rzut na tą skałę od tej strony i będziemy schodzić w dół, także tak jak mówiłem, zagrzejemy ręce, spalimy papierocha i będziemy lodospadem uciekać stąd, po zimno. I... No, już powoli puszczę. Już ręce zagrzane, teraz ubrałem rękawice, więc będzie lepiej. I pięknie, popatrzcie jak ładnie się osadził śnieg na skarpie tej i na skale. I tu drzewko rośnie. Na szczycie chyba? Tak, na szczycie. I co, jedziemy w dół, nie? I tak, tu wam jeszcze pokażę tu te korzenie. Sobie na zdjęciach. Jakaś stara brzoza, olszyna i skały, o. I piękne gołoboże skał, tu jest podejście. Patrzcie jak to jest, tutaj będzie dla skali. Ale nie, myślałem, że nam pomocnik, będzie pomocnik, jest, mamy pomoc, tak dla skali zobaczycie. O, proszę, dla skali, jest raz, dwa, trzy, dziesięć, pewnie 5 metrów do góry, 6, tam jest 6 metr. Na środku kadr. Dobra, no to jedziemy w dół. I co? I płot, właśnie, jeszcze płot. To jest chyba współczesny. Ślisko. Chodźcie, o. Jakieś tu nieckę zrobiła, o. Widzicie? Ja mam nogę w tej nieckę. Skała. Dobra, no to idziemy. I korzenie. I tak. I ciężkie pokłady, takie są, wyróżniają się, takich tu nie widziałem, są czerwone. Będziemy to piękne, czerwone,
Czerwone pokłady. Zresztą pamiętacie, maki, czerwone maki, czerwone kwiaty. Kto był w Zręcinie, ten wie, kto to widział. I tu jest ta ścieżka. O, można płotek, chyba współczesny, ja myślę, że to jest inny. Ale i co? I tak, i no. Opławy są czerwone. Popatrzcie, tu jest jakieś niskie drzewko, dębowate. Wiem, może to jest dąb. Po liściach to raczej dąb. No i góra. Jedziemy do górki na chwileczkę, żeby tylko i wyłącznie po to, żeby zjechać w dół. I co? No to idziemy, nie? I ja będę schodził bokiem, żebyście widzieli jeszcze pokłady. Tam ktoś tam pobazgrał. Tam na górze te dziury. I co, pewnie szybciej będzie, bo 12 minut żeśmy wychodzili. A schodzić pewnie będziemy szybciej. Widzicie różnicę poziomów? Więc takie są schody. My to też spróbujemy zrobić szybko. No i... I tak, znowu tu czerwone skały. Więc to są pewnie jakieś inne warstwy. Zobaczymy, czerwone. Góra, no widzicie jakie to wielkie tu. Tam coś odpadł, tu wielkie. O, ja ci fikam. Tam mi się ciągnie. Ja mówię, ona jest opisana, więc musicie sobie, że tak powiem, ja wam tu w sumie, albo znowu zobaczymy. No i tak, i tu ścinka, wielka sosna. Widzicie, lubimy jechać do śniegu. Ile jest? 2 cm. Jest. No. Proszę bardzo. Także śniegu trochę jest. No i tutaj mówiłem, ta ścieżka jest z boku, że można sobie łagodniej podejść tu. Podejście, no widzicie, są schody, te skały, no tu boku jest blisko, więc i tu widok, coś tu lepiej troszkę widać i mamy do wyboru dwie drogi, tu jedną w dół, więc można zboczyć ze trasy, iść tu, że to łagodniej i tu i z boku, o. Dobra, i ta skała, piękna, tu tak ostrzejsza, jarzębina, no wiadomo, nie, ojejaj, do oka mi coś padło, woda, i te skałki jesteśmy poniżej, tam była ta szpara, zresztą popatrzcie, ten charakterystyczny bazgroła, i tak, no to dobra, no to my idziemy tą drogą, bo tam już byliśmy, więc idziemy tu w dół, tą troszkę strąbszą drogą, ale... Dojdziemy do tego łagodniejszego, tam spróbujemy jeszcze coś popatrzeć. No jest stromo, powiem wam tu, ale... Niestety trzeba było hopkę zrobić, żeby się zatrzymać, bo jest ślisko. Dzień dobry. Ślisko. Trzeba uważać. Odbierz. I spadające odłamki. I piękny te sucenny. I jeszcze raz tu. No, musimy je po tej stronie. Dziękuję. No i powiem wcale, że tu nie jest lepsza trasa, bo jest... Powiem ci, że wcale tu nie jest lepiej.
tędy, jak idziemy. Mi się tu gorzej idzie. Ale tam byliśmy przy tym napisie. No byliśmy, dlatego idziemy tędy, nie? No bo żeby nie dublować ścieżki, no to idziemy w dół. No, ale tu jest też trudna ścieżka. To nie myślę sobie Państwo, w sumie tak powiedziałem, że łagodniejszy stog jest, bo łagodniejszy do góry. Ale w dół raczej idźcie tamtą drogą naokoło, co myśmy wychodzili, bo tutaj w dół idzie się strasznie, nie? A naprawdę jest tutaj ścieżka taka trudna w tej chwili. Także lepiej wyjść po prostu tędy, do góry, tędy, co ja teraz schodzę tym czarnym szlakiem i obejrzeć tu z zewnątrz, a potem schodzić tak, jak myśmy wychodzili na początku filmu. Także to jest najlepsza opcja. Myśmy to zrobili odwrotnie, jak zawsze. Robimy wszystko na odwrót, no ale dobra. Także macie teraz przegląd, także dzięki nam wskazówka, wędrówka. Także subujcie. Wskazówki, wędrówki. I ogólnie naftowy potok, bo my już niedługo, co? Jedziemy w dół, tak? Jedziemy w dół na żwiry jedziemy. I tu drzewko. I ogrodzenie. I jeszcze raz skałka. No i jak widać, jest to dość rozległy rezerwat. I zapraszamy do rezerwatu Wprzątki i mapka, także zamek Kamieniec. Idziemy tam jeszcze do tablicy. Wiadomo, że do parkingu pomocniczego. Tam macie jeszcze parking pomocniczy, 400 metrów dalej koło kościoła. Muzeum Podkarpackie. Jeszcze też ma swoją kolekcję lamp naftowych. Również też zapraszamy. Oczywiście. Zapraszamy. Oczywiście. I tam mapa i ten rezerwat przyrody. I na skałki, jakby dla ktoś alpeniści. Na przykład alpinistów, czy tam tych skałkowców, skałkarzy, czy skałciarzy, czy jak tam chłopaki się nazywacie. Nie wiem. Jeśli ktoś odezwie, to będę wiedział, a wtedy mnie ktoś poprawi. Skałciarze. To na pewno mnie poprawicie, nie? Liczę na to. I tak, zapraszamy Bodon. Skałki macie tu więcej, skałek i skrzynia Krościenko. Lokalna gmina Korczyna, duża Korczyna. I mapa nieczytelna macie w pięknej oprawie śnieżnej. Więc jak chcecie sobie zobaczyć i czy se, bo to u nas jesteśmy na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu się wychodzi na pole. I se gada człowiek. I tak, jak se gadamy i jak macie tą piękną zaśnieżoną mapę i chcecie ją zobaczyć na żywo, więc to sobie tu przyjedźcie. Gmina Korczyna, rezerwat Wprzątki. Zapraszam.